kochani widzowie, zapraszam Was serdecznie do oglądnięcia filmu, ze spotkania z moimi widzami. Dzisiaj jest 24 kwietnia, poniedziałek. Przyszłam tutaj na wzgórze Baby Jagi, Skałki Twardowskiego w Krakowie, żeby pokazać, jak tutaj na to wzgórze, gdzie te spotkania z widzami organizuję, trafić. I najpierw Wam pokażę ten filmik, właśnie jak tutaj trafić, następnie to spotkanie z widzami. Czyli dzisiaj jest 24 kwietnia, 23 kwietnia wczoraj miałam live'a, była niedziela, 22 kwietnia o godzinie 17 było to spotkanie z widzami w sobotę, 21 kwietnia miałam live'a i jeszcze w tygodniu, czyli 21 to był piątek, 24, 19 kwietnia był też live i podium, rozmowy głosowe na serwerze Discorda, który prowadzę, Gang Eli Gavin, fan klub Eli Gavin, o godzinie 21. Podia robię z reguły w środy, live'y w piątki i w niedzielę, wszystko o 21, przesunęłam troszeczkę wcześniej i tak do pierwszej w nocy, nie do drugiej, albo może nawet do północy, bo słuchajcie, ja już nie mogę tak chodzić późno spać, muszę o siebie dbać, chcę ładnie wyglądać, muszę dbać o siebie. A takie spotkania z widzami to mogę robić w soboty z reguły, bo w tym tygodniu zrobiliśmy w soboty spotkanie z widzami, tutaj na Skałkach Twardowskiego było kilkanaście osób, tylko były na raty i zobaczycie w tym filmie i zdjęcia i właśnie ujęcia filmowe, ile tych osób było tak naprawdę, bo hejterzy wprowadzali w błąd w internecie, że nikt nie przyszedł. A tydzień wcześniej też było spotkanie w Rynku Krakowskim z youtuberem, raperem, psychotropem, czyli Alanem Gruchał, i też przyszło kilkanaście osób, tylko tak na raty. Obydwa spotkania to były takie wydarzenia, które nie reklamowałam tak bardzo szeroko w social media, na Facebooku, czy tam Instagramie, Twitterze, bo Instagrama i Twittera na razie nie mam tych kont, bo straciłam, i TikToka, skasowano mi. To znaczy mam chwilowo, nie mam dostępu, ale wrócę do tego, odnowię to. Nie reklamowałam tak szeroko tych wydarzeń, bo robiliśmy sobie tutaj grilla. Mam takiego grilla kupionego w dawnym Tesco i tam nie ma miejsca na jakąś dużą ilość tych produktów. Kilogram ziemniaków upiekliśmy i kilkanaście kiełbasek. No to akurat tak, żeby poczęstować te kilkanaście osób. No jakby przyszło 50 osób, to byłby problem. Trzeba by, muszę pojechać do Castoramy, kupić ewentualnie większego grilla. W każdym razie, jeżeli chodzi o plany na nadchodzący tydzień, to zaraz Wam nagram osobne ujęcie. A to jest taki wstęp właśnie do filmu Spotkanie z widzami. Z tym, że tak się zastanawiam, może poprzestanę na tym wstępie i Wam teraz pokażę, jak to było na tym spotkaniu z widzami. Natomiast jak tutaj dojść i takie po prostu informacje dodatkowe, to dam pod koniec filmu. To, co dzisiaj właśnie jeszcze dogrywam, bo Wy byście na pewno chcieli zobaczyć tych moich drogich widzów. Już zakupy zrobione. I tak, Monika, powiedz mi, ja Ci powiem, co kupiłam, czy czegoś nie brakuje. Więc tak, kubeczki, rozpałka. Dobra, to przy kasie zobaczysz. Kiełbaska, ketchup, masełko, musztarda, folia aluminiowa, sałata zielona, ziemniaczki, kiełbasa mówiłam, chlebek. Te papierowe talerzyki, kubeczki, sztućce. Co jeszcze trzeba? To masz wszystko. To zobaczymy przy kasie, dobra? Okay. Pomożesz mi ocenić. Słuchajcie, kochani, jesteśmy w sklepie. Ja się jeszcze będę przebierać. Monika tutaj mi akurat już przyjechała i pomoże mi to wszystko tam przyrządzić. No i zapraszamy na spotkanie z widzami. Z tym, że tam specjalnie piwa to nie damy rady wnieść na tą górę, także jak chcecie sobie pić jakiś alkohol, to przynieście ze sobą. No i zawsze coś tam możecie też przynieść, ale w każdym razie prowiancik, rozpałkę, tu wszystko mamy. Także powinno być dobrze. O. Ja się jeszcze przebiorę w jakąś sukienkę. Tak wyglądamy.
No jak nastrój? Wszystko dobrze? Okej, tak. Fajnie, dziękuję, że przyjechałaś. Jesteś kochana. Okej, nie ma sprawy. Dziękuję. No to dobra, to pa, kochani, zakupy już spakowane. Tak jak mówiłam, kiełbaski, przeróżne rzeczy, o. I idziemy sobie już do domu zapakować te rzeczy. Jedziemy do domu i Monika mi pomoże i będzie ze mną smażyć kiełbaski, tak? Tak. O, dobra. No, ale chodź tu bliżej. Kochani, słuchajcie, no i wydałyśmy 187 zł z pieniędzy od Was z live'u na donate, które wysyłaliście mi. I co my tu mamy? Kubeczki, kiełbaska podwawelska, kiełbasa drwala, chlebek, sałatka. A czemu ona mi dwie sałaty skasowała? Sałata karbowana i sałata masłowa? Brykiet, ziemniaki, keczup, podpałka, folia aluminiowa dwa razy. Folia aluminiowa odebrał, kiełbasa, musztarda, przyprawa, masełko, włoszczyzna, tacka papierowa, cztery tacki, tacka do grilla, cisowianka, napój, widelce i papier śniadaniowy. Dobra. No i 187 zł, słuchajcie. Tylko mi tutaj pan dwie sałaty nabił. Iść do niego? Powiem, że nie kupowałam. 2,50 i 3,90. To masłowej nie brałam. To pójdę, nie? 4 zł. Ale to nie dla Luneczki, chodź. No i słuchajcie, jedziemy do domu, pakujemy się i idziemy. I jakbyśmy się chwilę spóźniły, to czekajcie na nas, bo tam trzeba się wdrapać jeszcze na to wzgórze. Zfilmujmy jeszcze w całości. Wow! Dobra, wybacz. Drodzy widzowie, już jesteśmy na wzgórzu, kochani, w połowie góry, o. I tutaj po prostu mamy grilla. A przed nami jest takie wzgórze, zobaczcie. O, tu gdzie ostatnio był grill, jest takie drzewko. O, jest taka góreczka. I to jest w środku wzgórza, słuchajcie. Tutaj. I na razie plan jest taki, że do godziny 18, do 19 właściwie robimy sobie zdjęcia. I dopiero po godzinie 19 będziemy rozpalać grilla. Natomiast myślę, że będziemy dłużej. Było już tutaj kilkoro widzów, ale zrobiliśmy tylko takie selfie, zdjęcia i poszli. Także czekamy teraz na pozostałe osoby. O, tu mamy kocyk. Tu mamy grilla, w którym będziemy rozpalać rzeczy. A tam mamy na razie różne rzeczy. Plecaczek, jedzonko, kosmetyczka, moje wizytówki. Także tu nas znajdziecie, zapraszamy serdecznie. Mamy tutaj dwóch takich przystojnych chłopaków, ale nie chcą się filmować na razie. No także same jesteśmy i dwie osoby jeszcze są. Ciao! Ja się ubrałam w taką suknię, o. Znacie ją z live'u. I tenisówki. Także tak mnie poznacie. Fioletowa suknia, a Moniczka ma taką fajną, krótką, niebieską sukieneczkę. O. Nagrywamy pozdrowienia dla Marcinka, mojego fana z Krakowa. Dzisiaj jest 22 kwietnia 2023 rok, sobota, robimy spotkanie z widzami tutaj na skałkach Twardowskiego. Zapraszam do nas. No Maciej, następnym razem musisz do nas wpaść. Następnym razem będzie za jakieś 3-4 tygodnie, może wcześniej. Dziękuję bardzo. Dobra. Już pierwszy filmik z moimi widzami, i bo nas nie mogą znaleźć, także chciałam widzom nagrać, gdzie jestem. Dobra. Spotkanie z moimi widzami. Tu jest nasza baza. Przyjechałyśmy hulajnogą. O, jesteśmy w środku wzgórza z Moniką.
tej strony jest jeziorko. O, i tutaj mamy widok na Wawel. W środku wzgórza Baby Jagi. Punkt widokowy Baby Jagi. Wpiszcie w Google Maps i nas znajdziecie. No, już było kilka osób. Sfotografowały się, poszły. Teraz mamy dwóch chłopaków takich przystojnych, ale nie chcą się filmować, także schowali się. Znaczy stoją tutaj obok. O. Nie chcą się filmować. A tu ci widzowie, którzy są też tam w tle, to też mnie rozpoznali i też nam pomógł chłopak, też rozpoznał widz, prawda? Dwóch chłopaków pomogło nam wnieść rzeczy tutaj na wzgórze, nie? No. No, także... Może trzeba było wcześniej. Może trzeba było wcześniej się trochę umówić, bo za niedługo słońce zajdzie. O 16. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście z Krakowa? Nie. A przyjechaliście specjalnie na spotkanie ze mną, czy w ogóle tak coś mieliście w Krakowie do załatwienia? Znaczy, i tak, i tak. I tak, i tak. O. Aha, to fajnie. A daleko jechaliście? Z daleka? 60 km. Aha, no to tam z półtorej godziny jazdy, nie? Trochę samochodem. Tak. I co, a byliście tu kiedyś na tym wzgórzu? Zdarzyło się być. A chcecie kogoś pozdrowić, coś powiedzieć? Będzie to, mogę dać to na YouTube? Tak, do filmu? Tak, jasne. Jasne. Karolinę chcieliśmy pozdrowić. Tak. Mogę cię filmować, kochana? A ty jesteś taka ładna. Pokaż się. No, no i chyba tyle chcieliśmy. O, Karolinka. Oglądacie mnie? Karolinka, filmujecie? Co ty na to? Nie? Nie chcesz? Aha, Karolina nie chce. No dobra, no to słuchajcie, jak ktoś nie chce, to... to nie zmuszamy, ale jak będzie chciała, to będziemy ją namawiać, tak? O, jesteśmy w takim pięknym miejscu, patrzcie, jaki tu mamy widok. Wawel. A tutaj towarzystwo sobie siedzi, dziewczyny robią live'a. Cześć, zapraszam na szyderczą szyderę. Muszę tu trochę posprzątać, bo żeśmy strasznie nabałaganili. Dobra. No to fajnie. Aha, jeszcze ja muszę się przełączyć. O, bo ja sobie to dam na YouTube, także... O. Dobra, fajnie, mamy. Jesteśmy na spotkaniu z widzami. Monika robi grilla. Tutaj dwie koleżanki robią live'a. Pozdrawiamy i zapraszamy na szyderczą szyderę. Kilku widzów sobie poszło gdzieś tam. Tak, bo na spacer. Cieszy, że dalej będzie live. Ale zostawili piwo i cały koszyk jedzenia, w razie czego im zjemy. O, proszę. No, jesteśmy na spotkaniu z widzami moimi w bardzo ładnym miejscu, mianowicie... Liczymy na więcej. Chcemy dobić do 1000, kochani, pomóżcie nam z tym. Dobra. Tak, dziewczyny. O. Dzień dobry, koleżanko. Cześć. Jaką ty masz nazwę na? Slytherin Witch. Aha. I co, a co myślisz o spotkaniu z psychotropem? Fajnie było, nie? Spoko było, no. Sympatycznie. No, ale tu lepsze są warunki, nie? Bo tu sobie można siedzieć, a tam w tych knajpach trzeba płacić, nie? Tam mieliście zaproszenie na dorożkę. Szkoda, że koleżanka pojechała, nie? Tak, tak, no. Ale nie, mogliśmy poczekać, bo ona za niedługo wróciła i pisała do mnie. No. O kurde. Ale mam, ale wiesz, może i lepiej, bo z Markiem mam takie nagrania fajne z dorożki. A tak to już by nie było takie oryginalne, jakbym ze wszystkimi tymi dorożkami jeździła, nie? O, to jest autorka, która robi live'a. Tak. Jaki masz ten kanał? Jak się Szyderczo nazywa? Szyderczo Szydera. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No i tutaj koleżanka właśnie live'uje. Ja mam też kamerę i aparat fotograficzny, ale na razie aparatem. No i co? Czyli to ten kanał się nazywa? Szyderczo Szydera. Aha, ile masz tych subskrybentów? Wiesz co, w tym momencie koło 400. Bo to jest dość młody kanał, bo jest od 14 lutego, od walentynek, no. No, no, no to fajnie, to ja sobie tam pobiorę coś z tego live'a, wykorzystam do filmu. Będę mogła? Będziesz mogła. A wy jesteście przyjaciółkami? Tak. Aha. Mieszkałyśmy nawet obok siebie. Tak. Nie wiedząc o tym. Nie wiedząc o tym, dokładnie. Ale wy nie jesteście z Krakowa, nie? Ja jestem. Ewelina jest, ja nie jestem. Wow, ale jakie tatuaże. Masz jeszcze jakieś? No, mam też Chase Drinkers. Mhm. Super.
Dobrze, to dziękuję za rozmowę. Tutaj pokazuję dalej pozostałe osoby. Mogę? Moniczka, moja asystentka. O, sobie tutaj siedzi. Nie widać. Tutaj pani Anetka, którą okazuje się, że fotografowałam kiedyś u mnie w studio, tam na Brackiej czy na, czy w plenerze? Nie wiem, na rynku. To było koło rynku. To na Brackiej. No, no, na Brackiej miałam studio fotograficzne, no. O, i tutaj twój przyjaciel, tak? Mąż? O, i co, oglądacie mnie? W internecie, czy nie? Czy tak? Aha, przyjechaliście po prostu do Moniki, tak? Tak, nie, bo ona się skojarzy z tobą, nie? I tak, co? No mózg mi się zlagował. Aha. Jak zobaczyłam twarz, to od razu... A jesteście z okolicy tam, gdzie ona mieszka? Ja jestem tu, stąd. Aha, z Krakowa jesteście. Aha, aha, rozumiem. Znaczy Szydera musi zdążyć na pociąg. Dobrze. Spotkanie z widzami 22 kwietnia 2023 rok. Słuchajcie, nie robię z tego live'a, bo tu jest słaby zasięg. O, chyba, że za chwilę połączę. O. O, i tu są moi widzowie. No jest troszeczkę już tych osób. Siedzimy sobie tutaj na kocykach. I ja tu muszę posprzątać za chwileczkę. Rozpalamy grilla. A ten grill na mnie ten? Żarzy się? Dobra, podobno, że się żarzy. Tyle mamy ziemniaków. O, i tyle mamy kiełbaski. Także ja na chwileczkę wyłączam film, bo ja muszę tutaj posprzątać, słuchajcie. No, także moi kochani widzowie sobie tutaj siedzą. Już żeśmy zaczęli grillować. Ja live'a nie robię, tylko sobie robię takie luźne filmiki i zdjęcia. O. I... taką mam suknię ładną. Dobra. Czyli ty jesteś szyderką, lubisz... jak to się mówi? Szyderca? Tak, jestem szyderczą. Jesteś szydercą. Tak jest. A to nie ma czasownika, szydrujesz ludzi. Nie, nie, nie ma, to nie ma. A boli taki kolczyk w nosie? Chodź tu, pokaż się. Może ja sobie zrobię taki? Nie bolało aż tak, nie? Troszeczkę tak. Troszeczkę. Ale gdzie najbardziej boli? W języku? W sutkach? Nie wiem. O, ty masz w języku, pokaż. Wow. Ale ma fajne tutaj widzki. No dobrze, pozdrawiamy serdecznie. Tak. Dziewczyny się zbierają. Ja tu trochę posprzątam i odpalę na chwilę live'a, ale nie wiem, z kim ten live będzie, jak wszyscy idą, ale za chwilę ktoś jeszcze wróci. Wbijajcie do nas, siedzimy do 10 wieczór, a dopiero patrzcie. Dopiero się smaży tu prowiancie. Tu jest nasza kuchnia, kochani, o. I tu jest pani, która się zajmuje kuchnią, pani... Już można je przekładać. Moja koleżanka. Sfilmuj tutaj. Tak. Pani Moniczka, o. A widzę, że się przebrałaś? Tak, bo mi zimno było. A gdzie ty byłaś się przebrać? Nie, ubrałam na sukienkę, bo spodem mam sukienkę. Aha, sprytnie. Co, miałam się tutaj rozbierać przed tymi ludźmi? No tak, dobra. Widzicie, patrzcie, co straciliście. Kochani, dwóch widzów przyjechało specjalnie, skąd? Z Gdyni. Z Gdyni do mnie na spotkanie. Specjalnie na spotkanie, tak? A co by było, jakbym odwołała? Dobrze, że nie odwołałam. A jak macie na imię? Kacper Natalia. Aha, to miło mi. Ale jesteście kochani, że przyjechaliście. Chodźcie tutaj. Mogę pocałować swojego chłopaka? Oczywiście, że tak. Ona nie dała zgody. A jesteście parą? Tak, na szczęście. Aha, i planujecie ślub? Tak.
E, no to fajnie. On mówi, że tak, a ty mówisz, że nie, wiesz? Znaczy, to zależy za jaki czas w sumie. Bo plany są ogólnie. Aha, ale w samej Gdyni mieszkacie, czy... Tak, tak. Czekajcie, chodźcie, żeby było tło takie ładne, bo tam akurat ten bałagan. Chodźcie tu bliżej do mnie. O, fajnie, no to cieszę się, to bardzo mi miło. Ja jeszcze sobie na chwileczkę live'a odpalę. Za chwilę będą kiełbaski. Także bardzo mi miło. Oglądacie mnie? Tak, tak. Ja właśnie wczoraj tego live'a oglądałam. Tak? Siebie, no. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo jesteście kochani. Spotkanie z widzami za niedługo następne. Cześć kochani, jem sobie kiełbaskę i ziemniaczki z wczorajszego grilla. Tutaj jest masełko czosnkowe. Ja nawet nie wiedziałam, że to wyjdzie takie dobre z piekarnika. Zagrzałam sobie piekarnik, włożyłam. Dobrze, że zostawiłam na zapas. Dzisiaj jest 23 kwietnia 2023 rok, niedziela i wieczorem będę robić live'a. Jestem tutaj w salonie, w którym z reguły robię te live'y. Może dzisiaj zrobię w przedpokoju. Pozdrawiam serdecznie moich widzów, czytelników i internetowych obserwatorów z serweru Discorda Gang Eli Gavin. Niam, niam, niam. Zagrzałam sobie, słuchajcie, piekarnik. O! Masełko czosnkowe i to jest pyszne. Pomimo, że mam rosołek na obiadek i makaron ze szpinakiem, to rzuciłam się na to, co zostało z wczorajszego grilla ze spotkania z widzami.